Witam bardzo Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, w cieniu wielkich wydarzeń międzynarodowych dzieją się rzeczy upiorne. Dzieją niestety w naszym kraju, które no, trzeba wtedy zadać pytanie, czy państwo może być skuteczne, kiedy to sądownictwo robi takie rzeczy, które naprawdę, przez które naprawdę wątpimy w sprawiedliwość, nie tylko społeczną, ale dużo, dużo szerszą. Drodzy Państwo, w tym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16. To słynna kamienica Walców, rozszabrowana najpierw przez szmalcowników, potem w dziwnych okolicznościach sprzedana wujkowi pana Andrzeja Walca. Pan Andrzej Walc to małżonek Hanny Gronkiewicz-Walc. Komisja Weryfikacyjna tytaniczną pracę wykonała, żeby tę sprawę, można powiedzieć brzydko czy kolokwialnie, odkręcić. Zebrano gigantyczne materiały. Niektóre materiały, można powiedzieć, wyciągnięto z zagrobu. Tymczasem sąd uznał, jak uznał. No i o to wszystko spytamy Sebastiana Kaletę, który jest naszym gościem, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji, przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Bardzo serdecznie pana ministra witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, no chciałbym spytać o uzasadnienie dotyczące decyzji tego sądu, ale nikt z nas, ani pan jako przewodniczący, również go nie zna, ponieważ sąd debatował i procedował nad tą sprawą wprawdzie w trzyosobowym składzie, ale tylko te trzy osoby były na sali sądowej, nie było stron, nie było oczywiście państwa. No jak pan ocenia to co się stało? No i uzasadnienie oczywiście pisemne, musimy poczekać. Kluczowej kwestii, czyli tego, czy ta decyzja komisji weryfikacyjnej była słuszna, czy nie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że była słuszna, prawidłowa i jedyna możliwa, którą mogliśmy podjąć. Z tego powodu, że przez lata mieszkańcy Noakowskiego 16, a za ich pośrednictwem, za ich inspiracją, cała Warszawa, cała Polska śledziła kolejne publikacje dotyczące historii Noakowskiego 16 i widzieliśmy w tych publikacjach również na łamach tygodnika Sieci sprzed kilku lat, że są poważne wątpliwości, dlaczego ta kamienica trafiła w ręce rodziny Hanny Gronkiewicz-Walc. I komisja weryfikacyjna, naprawdę wykonaliśmy pracę, której żaden organ państwowy w czasach rządów Platformy Obywatelskiej nie wykonał. I to jest też ważne pytanie, dlaczego nie wykonał. W archiwach, gdzieś na dnie szaf, znaleźliśmy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie dokumenty z lat 40., które obrazują, opisują cały szwindel wokół Noakowskiego 16 po wojnie. Taki obrzydliwy szwindel szabrownictwa, szmalcownictwa na majątku rodziny żydowskiego pochodzenia Polaków, którzy byli właścicielami tej kamienicy, ale oszuści podrobili akt notarialny, następnie sprzedali wujkowi Andrzeja Walca i ten wujek zeznawał w sprawie oszustów, tak jak odkryła komisja, i wiedział, że prawa do tej kamienicy mu się nie należą. Nawet spierał się o to w latach 40. z rodziną przedwojennych właścicieli i to, co komisja rozstrzygnęła, to po prostu, że te miliony zarobione przez beneficjentów reprywatyzacji powinny być zwrócone, bo jednak chyba nie powinno być tak, że te miliony złotych zarabiały osoby, które nie mają ku temu podstaw prawnych, ale tutaj w tym przypadku nawet bym powiedział moralnych. Natomiast druga sfera, i tutaj co do tej decyzji jesteśmy przekonani, będziemy jej bronić jako komisja weryfikacyjna, ponieważ nie damy pogrzebać tej pracy nie tylko komisji, ale naszych współpracowników, również mieszkańców, którzy przez lata walczyli o prawdę. Nie damy sobie wmówić, że afery reprywatyzacyjnej nie było, ponieważ ostatnim bastionem, który zdaje się to dzisiaj mówić, jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, którego zresztą orzeczenia wielokrotnie były furtką do dziwnych reprywatyzacji. Co do drugiej kwestii, tej niejawności. Mamy pandemię COVID-u i wprowadzono przepisy, które ułatwiają sądom rozstrzyganie wielu spraw na posiedzeniach niejawnych. I komisja weryfikacyjna co do zasady rozumie to, że dla sprawnego postępowania nie może być wiele osób w sądach, więc niektóre sprawy można rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym. I w kilkunastu sprawach sąd administracyjny te sprawy komisji rozstrzygał. Nie kwestionowaliśmy tego. Natomiast w sprawie Noakowskiego 16 kilkukrotnie wnioskowaliśmy do WSA, że to jest jednak sprawa innego kalibru. Sprawą interesuje się rzesza warszawiaków, interesują się ludzie w całej Polsce. Mówimy o bardzo symbolicznej kwestii, symbolicznej sprawie.
I w tej sprawie wnioskowaliśmy wielokrotnie o rozprawę. Niestety się to nie udało, co pokazuje, że jednak to wrażenie oblężonej twierdzy w sądownictwie jest stale obecne. Być może sędziowie bali się krytyki swojego rozstrzygnięcia, bo gdyby była rozprawa, musieliby ustnie uzasadnić motywy tego rozstrzygnięcia. Jak jest niejawnie, to dopiero za kilka miesięcy na piśmie poznamy te motywy, które dzisiaj no, ciężko jest polemizować z tym orzeczeniem, ponieważ nie znamy jego uzasadnienia. Natomiast ja jestem przekonany i będziemy konsekwentnie walczyć, że rozstrzygnięcie, które podjęliśmy, jest słuszne i jest prawidłowe. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z tego trzyosobowego składu sędziowskiego, z którym mieliśmy do czynienia, no dwie panie sędzie należą do stowarzyszenia Temis Justitia. Oczywiście, że to może nie mieć wpływu na orzeczenie i nie zarzucamy absolutnie. Natomiast dla mnie jest to jednak w jakiś sposób zastanawiające. Ale wróćmy jeszcze do Naokowskiego 16. Te podjęte decyzje, które komisja weryfikacyjna właśnie podjęła, które przygotowała, no one są liczone w określone kwoty. Panie ministrze, jak pan sądzi, czy teraz, nie wiem, trzeba będzie zwrócić pieniądze na przykład panu Walcowi i nie tylko, bo które oni musieli wpłacić, jakby oddać, prawda, polskiemu społeczeństwu. Co z odszkodowaniami dla tych mieszkańców tej kamienicy, którymi tutaj państwo bardzo się mocno zajęło i po prostu państwo pomogliście tym ludziom? Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze. To jest bardzo ważne, ponieważ rzeczywiście wielu mieszkańców, którzy dzięki w końcu ustawie, którą Zjednoczona Prawica przyjęła, przy poparciu również opozycji, to też mnie cieszy, i dzięki wsparciu pana prezydenta Andrzeja Dudy, te pieniądze trafiły już do około 9 milionów złotych trafiło do mieszkańców pokrzywdzonych reprywatyzacją. Te pieniądze zostały zgromadzone z odzyskanych kwot za nieprawidłowe reprywatyzacje. Łącznie odzyskaliśmy w gotówce 20 milionów, co jest istotne, komisja odzyskuje w naturze nieruchomości i w gotówce, więc to dwutorowa jest jakby ścieżka. W tej sprawie te pieniądze, które zostały wpłacone, pozostają na kontach, natomiast niemożliwa jest egzekucja po wyroku tych należności, które jeszcze nie zostały uzyskane w tej sprawie, do czasu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeśli złożymy skargę kasacyjną. Rezerwa funduszy jest bardzo duża, z tym nie ma najmniejszych wątpliwości, problemów, że tych środków zabraknie, ale co jest najważniejsze, ustawa komisji przesądza, że środki wypłacone mieszkańcom nigdy nie będą podlegały zwrotowi, więc tutaj mieszkańcy mogą spać spokojnie, nikt do nich nie przyjdzie, chociaż miasto stołeczne Warszawa próbowało w ostatnich miesiącach, latach straszyć mieszkańców, że kiedyś może będzie trzeba te pieniądze oddawać, i tym uzasadniali spieranie się z mieszkańcami w tych kilkuset sprawach przed sądami, który to proceder ustawą właśnie, o której wspomniałem, przecięliśmy. Natomiast żebyśmy mieli świadomość tego, jak gigantyczny majątek komisja odzyskała, bo w wojewódzkich sądach administracyjnych, tutaj wyrok w sprawie Naokowskiego 16 poddaje szerokiej krytyce. W kilku sprawach rzeczywiście komisja, wojewódzki sąd administracyjny, w takich fundamentalnych prawnych sprawach sąd się z nami nie zgadza, ale jest kategoria spraw, w których sąd administracyjny się z komisją zgadza. I te sprawy warte są już aktualnie kilkanaście milionów złotych, potencjalnie kilkadziesiąt milionów w gotówce, które uzyskał Robert Ten i osoby mu bliskie. I to są pieniądze, które Warszawa, bo są pierwsze wyroki w tej kategorii spraw i linia orzecznicza jest bardzo korzystna dla Warszawy i komisji weryfikacyjnej, jest szansa, że Warszawa będzie mogła te środki odzyskać. Tylko no, oczywiście nie wiem, w jaki sposób od Roberta N. to uczynią, czy się to uda. Natomiast wypłacili pieniądze wiele lat temu, które nie powinny tam do tych ludzi z tej grupy trafić, wedle komisji, wedle prokuratury i wedle orzeczeń pierwszych wojewódzkiego sądu administracyjnego, plus jeszcze komisja odzyskała dla miasta intratne, warte dziesiątki, niektóre nawet ponad 100 milionów złotych nieruchomości, jak chociażby przy ulicy Twardej. I tutaj na przykład sąd administracyjny z komisją weryfikacyjną się nie zgodził, ale w takim sensie, że my to dostrzegliśmy, ale sąd uznał, że to co innego dostrzegliśmy. Tak, to słynna historia. I wyczuliśmy. Naprawdę w wielu orzeczeniach mamy takie przepychanki, że komisja coś dostrzega, ale sąd administracyjny nie podważa tych ustaleń, ale w jakiś inny sposób, inną formułą te decyzje uchyla. To też pokazuje, tutaj jestem akurat z tego dumny i dziękuję współpracownikom komisji, że co do ustaleń faktycznych, to też jest bardzo ważne, w tych orzeczeniach sądów administracyjnych dotychczas, no we wszystkich tych kluczowych sprawach sąd administracyjny nie podważył ustaleń faktycznych komisji weryfikacyjnej, więc naprawdę ta praca jest, no, jest dyskutowana. Nie wszystkie orzeczenia są po naszej myśli, ale w kluczowych sprawach
jako przewodniczący również krytykuję te orzeczenia, ale są sprawy, w których czasami mamy spory, ale powiedzmy ten poziom zdecydowanej krytyki z orzeczeń sądu z mojej strony nie jest tak znaczący jak w tej sprawie. Z tego powodu, że jest wiele takich kwestii szczegółowych. Ale co jest istotne z perspektywy Warszawy? Twarda, dzięki komisji weryfikacyjnej i orzeczenie sądu administracyjnego, wprawdzie coś tam sąd stwierdził, że komisja mogła inaczej orzec, ale finalnie orzekł, że komisja słusznie zajęła się sprawą, że komisja słusznie zaznaczyła, że ta reprywatyzacja nie mogła mieć miejsca i Wojewódzki Sąd Administracyjny swoim wyrokiem spowodował de facto niemożliwość w przyszłości reprywatyzacji tej nieruchomości. Panie ministrze, jest wiele tych kwasów przypychanek, ale no w tej kluczowej sprawie tutaj musimy mówić oczywiście, że no nie może być tak, że wobec takiego gromu faktów te pieniądze miałyby pozostać przy osobach, które ich nie powinny nigdy zarobić. Panie ministrze, przy sprawie Nakowskiego 16 no nie można nie spytać o kwestie, które kojarzą się również z polityką. Mamy nowego, no już od jakiegoś czasu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jak pan ocenia jego politykę dotyczącą kwestii reprywatyzacyjnych, jego kontakty z lokatorami, ponieważ no mówiło się w kampanii, że on te sprawy się tymi sprawami zajmie. Wiceprezydentem stolicy przecież był były członek komisji weryfikacyjnej pan Rabiej. No i jak pan ocenia z perspektywy tych już prawie 2 lat prezydentury Rafała Trzaskowskiego właśnie kwestie związane z warszawską reprywatyzacją i z lokatorami? No często przecież poszkodowanymi w sposób straszliwy przez różnych cwaniaków czy wręcz przestępców reprywatyzacyjnych. Czy prezydentura Rafała Trzaskowskiego w zakresie reprywatyzacji to jest pełna kontynuacja linii Hanny Gronkiewicz-Waltz, nawet bym powiedział jeszcze smutniejsza, z tego powodu, że konsekwentnie nowe władze Warszawy zdają się mówić, że nic się nie stało, a po drugie Rafał Trzaskowski z lokatorami się owszem spotyka w sądach, bo Rafał Trzaskowski nie zmienił decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, a konsekwentnie z jego prezydentury ponad 200 osób musiało chodzić do sądów, często starsze, schorowane osoby, bo Rafał Trzaskowski nie uważał, że należy wypłacić tym osobom odszkodowania i w taki sposób zajmował się sprawami lokatorskimi, że lokatorów ciągnął po sądach z Pawłem Rabiejem, co jest o tyle takie, no można powiedzieć, przykre, że Paweł Rabiej w komisji weryfikacyjnej miał zdecydowane krytyczne stanowisko wobec polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz w tym zakresie, popierał decyzję w sprawie odszkodowań, no ale widzimy, ja mam wrażenie, że te decyzje polityczne na innym szczeblu również ponad Pawłem Rabiejem zapadały i on trochę stał się zakładnikiem tej sytuacji i nie potrafił z tego wyjść, ale oczywiście ponosi, musi, jako polityk bierze pełną odpowiedzialność za tę decyzję. No i Rafał Trzaskowski sprawą reprywatyzacji cierpienia lokatorów się nie przejmował. Wręcz można powiedzieć, te przykre sceny w sądach były naprawdę, wiele relacji, które dostawałem od pracowników, którzy byli na tych rozprawach często roztrzęsieni, nasi współpracownicy byli, widząc, co się dzieje na tych salach sądowych. To pokazuje, że ten poziom braku empatii dla cierpienia setek tysięcy ludzi wskutek reprywatyzacji w warszawskim ratuszu cały czas jest bardzo silny, ale nasza konsekwencja tutaj w Komisji Weryfikacyjnej w obozie Zjednoczonej Prawicy co do wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej jest bardzo silna. I pomimo tego, że napotykamy trudności, chcemy, żeby ta komisja pokazała też, za kilka lat będzie ona oceniona, realne efekty. I te realne efekty już są. Mieszkańcy otrzymali środki, prawo, które wprowadziliśmy, zakazuje reprywatyzacji nieruchomości z lokatorami, więc są konkretne efekty. A osoby, które dzięki komisji udało się dokonać przełomów również w śledztwach prokuratorskich, szajka osób, które wyłudzały nieruchomości, co stworzył ten proceder korupcyjny, stoi dzisiaj przed sądami z aktami oskarżenia. Komisja przywraca ważne nieruchomości w Warszawie, które mogą być w przyszłości przeznaczone na ważne cele, więc ten dorobek komisji już duży jest, ale rzeczywiście ten opór również miasta stołecznego Warszawy, który dzisiaj realizuje Rafał Trzaskowski, jest ciągle bardzo silny, ale my się nie poddajemy, walczymy. To, wiemy, że racja jest po naszej stronie. To musimy to w sumie optymistyczną konkluzją zakończyć. No miejmy nadzieję, że skarga kasacyjna w sprawie Nakowskiego 16 do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie w tym przypadku skuteczna. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościem. A ja mam nadzieję, że telewizja w Polsce.pl będzie mogła na tej rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym się pojawić i wysłuchać
tego, co ma do powiedzenia. Komisja, miasto stołeczne Warszawa, być może rodzina Hanny Gronkiewicz-Walc, ale przede wszystkim finalnie są. Przyjmujemy tę rękawicę, ale też bardzo chcielibyśmy się na tej sali sądowej również znaleźć. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Sebastian Kaleta, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Dziękujemy, panie ministrze. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego dnia. Drodzy państwo, kończymy to nasze spotkanie, ale już za moment kolejni prowadzący, kolejne świetne pytania i świetni goście. Dziękuję bardzo serdecznie, do zobaczenia.